zrelaksowane twarze, wąchane testery w papierki. Jestem w perfumerii ochroniarzem. 8 godzin jakoś przeleci. Hostessy denerwują podbrzusze i głód mi także doskwiera. Jeszcze 4 godziny, ale dobrze. Moja dziewczyna siedzi obok, boksie u fryzjera. Przyszedł szef, był nad wyraz miły. Pewno widział, że widziałem, jak łapał ją za tyłek. Każdy ma jakieś słabości. Jestem wolny za godzinę. Pożegnanie ze światem, pożegnanie ze światem. 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 Po fryzjerze poszła jeszcze do solarium, więc jest cała, jakby pochodziła z Grecji. Kochamy się na dachu kompleksu, to nasza ulubiona z perwersji. W domu sprezentowałem jej kolejne próbki, jest bezmiernie szczęśliwa. To dzięki bonusom z pracy, jej kolekcja perfum jest już taka olbrzymia. Ufam, że to dla mnie chce pachnieć, a sobie, że to dla niej pracuje. Lecz muszę dziś to powiedzieć. Bardzo nas wszystkich żałuję. Pożegnanie ze światem, pożegnanie ze światem. 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 Ona jest w ciężkim szoku, nic do niej nie dociera. Ja mówię spokojnym tonem. To moja ostatnia pracująca niedziela. Protestuję, namawia, kusi, żebym jeszcze trochę wytrzymał. Z ciekłości, aż chce mnie udusić. Zna mnie, wie, że postanowień nie zmieniam. Jutro nigdzie nie idę. Chcę spotkać się z moim bratem. Wiem, że wolno czytam swoją książkę, ale i tak teraz jest już rozdział. Pożegnanie ze światem.